Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkie znaki Trygonu Powietrza na moim kanale i zapraszam do czytania na kolejne 48 godzin. Kochani, zanim przejdziemy do czytania, tylko chciałam powiedzieć, że mam nadzieję, że już wkrótce moje czytania będziecie mogli odsłuchać w formie podcastów na Spotify. Ja się do tego przygotowuję i będę Was informować o tym w odpowiednim czasie, także wypatrujcie informacji. Dodatkowo, słuchajcie, dla osób, które wspierają mój kanał, w opcji wsparcia numer 1 jest dostępny film na Nów Księżyca w Wodniku, więc łapcie link. Dla osób, które chciałyby wesprzeć, serdecznie zapraszam. No i przypominam, że w opcji wspierania kanału numer 2 jest jeszcze film dodatkowy na luty. A teraz już zaczynamy. Bliźnięta, waga, wodnik. Moje drogie bliźnięta. Okej. Okay. Mamy tutaj taką, moim zdaniem, potrzebę refleksji, jak ułożyć lub jak zmienić jakiś aspekt w Waszym otoczeniu do tego, żeby przynosił mi satysfakcję w dłuższej perspektywie i poszukiwanie rozwiązań, ok? Będziecie też, część z Was będzie mocno walczyć o swoje w pracy lub zawodowo, po prostu postawi na swoim albo udowodni prawdę jakąś, ok? I to będzie ważne. Ktoś się Wam przygląda, Wy się komuś przyglądacie, tutaj mamy też taką energię, natomiast wokół tego jakaś nerwowość panuje, więc ostrożnie. Wraca jakaś propozycja do Was. Ktoś wraca albo coś wraca. Ktoś coś proponuje. Wy z drugiej strony. Ta osoba ma Was mocno w sobie i tu jest diabeł. Moje drogie bliźnięta. Słuchajcie, jeśli macie do czynienia z koziorożcem, no to sprawa jest jasna. Po prostu koziorożec jest w Was wpatrzony jak ta lala. Ok? I tu jest dużo pasji, dużo chęci i szczerość jest też. Nawet jeśli były jakieś sprzeczki, to tutaj jest wielka wola do tego, żeby wyprostować sytuację. Natomiast jeśli czujecie, że ktoś się Wam przygląda lub macie do czynienia z osobą o lekko toksycznym zabarwieniu, ta relacja jest, to ona się tutaj też pokazuje. Od razu powiem. I to mogło być coś, co myśleliście, że już się skończyło, ale wraca. I to jest kolejny scenariusz. Jeszcze jeden scenariusz. Jakieś sprawy urzędowe, administracyjne mogą się odrodzić, ale powiem szczerze, tutaj jest azbuław przy tym i są możliwości kreatywnego rozwiązania tej sytuacji, pójście w nowe ze świeżymi ustaleniami, ze świeżą energią, to jest piękne w zasadzie. I powiem Wam szczerze, jak jesteście w relacjach i wiecie, że ta druga osoba jest w Was bardzo wpatrzona, to uważajcie na słowa w komunikacji, bo tutaj mam takie obciążenie przy miłości. Czyli obciążenie może być jakaś taka, powiedzmy sobie, trudna sytuacja, gdzie za szybko coś komuś powiemy, bo chcemy po prostu, wiecie, nie mamy czasu i czasami tak po prostu wyrzucamy z siebie i ta osoba to nazbyt do siebie weźmie, tak? Więc zwróćcie na to uwagę, bo tutaj mam, powiedzmy sobie, Wasza energia z drugiej strony. W ostateczności jeszcze rzekłabym, że część z Was dopatrzy się, że osobą, którą byliście zainteresowani, że osoba, którą byliście zainteresowani, jest zainteresowana kimś jeszcze. Albo ktoś się Wam przygląda. Dziwne. Dobra, no taki jest trochę diabeł, trochę dziwny. Odrzućcie lęk. Cokolwiek Was blokuje przed tym, żeby być sobą, po prostu odrzućcie ten lęk. Bądźcie sobą i tyle. Uważajcie też na różnego rodzaju toksyczne, różne historie, tam takie, wiecie, teoretycznie uzależniające, tak? Niezdrowe. To jest tak by jeszcze taka informacja dla Was, bliźniaki. A i romans się tam mocno zarysował dla osoby, które się zastanawiają, no to ta, powiedzmy sobie, chęć taka do pójścia w romans będzie wzrastać. Waga. 7 buław. Wieża. Mag.
i 8 buław. Moja droga, waga walczy o coś, co jest dla niej ważne. Broni się przed jakąś zmianą lub próbuje wprowadzić jakąś zmianę we własne życie. Jest bardzo asertywna i wie, czego chce. I chce sięgnąć marzeń, chce jakby pójść jakby po to, co jest dla niej ważne. Tutaj mamy tego maga i 8 buław, czyli jakby jeśli Wam się wydawało, że może Wam czegoś brakuje, żeby zainicjować jakieś działania, nie, to zdacie sobie sprawę, że mam wszystko, żeby ruszyć sprawę do przodu. Super. Dzięki tej asertywności. 10 buław, as buław, cesarz. Okej, odrodzenie. Tutaj trzeba szczerze z kimś porozmawiać, być konsekwentnym, asertywnym, absolutnie, bo jeszcze 9 buław macie tutaj, czyli tu jest jakby ustanawiamy strefę własnego komfortu, nie poddajemy się, okej? Tu mamy szczerość wobec jakiejś sytuacji, wobec siebie, jakaś sprawa, która powiedzmy sobie z przeszłości już wydawała wam się być ustalona, zakończona, zapomnieliście o tym, wraca, okej? I teraz, żeby ją dopiąć do końca, trzeba wskrzesić w sobie tę asertywność, ale również też zdać sobie sprawę, ile mamy możliwych narzędzi w obrębie własnej osoby do tego, żeby jakby zainicjować te działania i zamknąć to w sposób absolutnie dla nas jak najlepszy, tak? Tutaj to jest też taka bystrość, moim zdaniem. Ktoś, kto z niezwykłą inteligencją, badając takie najdrobniejsze szczegóły, potrafi wrzucić w ruch taką energię, której naprawdę pragnie. Z zewnątrz, słuchajcie, rzeczywiście jakiś powiedzmy sobie, jakaś ważna osobistość, nie wiem, dla Was, szef, ojciec, mąż, ktoś, kto ma autorytet, może zaproponuje Wam coś nowego, tak? I o tym będziecie dyskutować, na ten temat będziecie rozmawiać. Może to jest coś, co wymaga czasu, żeby jeszcze ustanowić jakieś dodatkowe, żeby wypracować jakieś dodatkowe rozwiązania. Dlatego, że następną kartą macie 7 monet, która mówi cierpliwości, okej? Może ktoś potrzebuje czasu, żeby coś przetrawić, okej? Wy coś komunikujecie, a ktoś potrzebuje czasu, żeby coś przetrawić i żeby Wam odpowiedzieć. Natomiast ważne jest, żeby być szczerym wobec tej sytuacji, nawet jeśli jest trudna, żeby starać się gdzieś tam dać czemuś szansę. Okay? Być uczciwym wobec siebie, wobec innych. Jeszcze tak mi przychodzi do głowy. Okej, dziękuję Wam bardzo, a teraz zapraszam wodniki. As monet, rycerz buław, 3 miecze, królowa ziemi. Królowa monet, a z zewnątrz transformacja przy 4 buławach, wisielec, 10 mieczy, 9 monet, wodnikowi często się ostatnio panna rysuje w czytaniach. Na tyle kart bardzo często wyskakuje albo eremita, albo 8 monet, albo 9 monet. Słuchajcie, moje drogie wodniki, jeśli czujecie jakąś szansę w żyłach na nowy początek, szansę, pomysł na coś związanego namacalnie, nie wiem, z pracą, z projektem jakimś, z pieniędzmi, idźcie za tym, bo tu jest rycerz buław, to jest osoba, która się nie boi i idzie po swoje i ma dużo energii, żeby realizować to, czego chce. Natomiast często w rycerzu buław faktycznie jest tak, że nie bierzemy po drodze jakby do realizacji tego planu, nie bierzemy, gdy realizujemy ten plan, nie bierzemy pod uwagę planu B. No i mogą być jakieś trudne decyzje, bądź trudne lub trudniejsza strona jakby tej całej sytuacji, która będzie trochę rozczarowująca, ale Wy absolutnie znajdziecie rozwiązanie. Bo tutaj na tej karcie jest królowa monet, która potrafi znaleźć rozwiązanie w najróżniejszej sytuacji, w najróżniejszych sytuacjach w zasadzie. Tu mamy akurat kobietę, która siedzi po prostu, zima, śnieg pada, tak? Ona siedzi wygodnie na swoim tronie, ogrzewa się płomieniami ogniska, także nie wydaje się być, nie wydaje się czuć, że czuje się niekomfortowo. Coś nie pójdzie dokładnie tak, jak sobie tego życzycie, ale tak jak mówię, trzeba będzie racjonalnie podejść do tematu. W końcu królowa monet to jest źródło efektywnych pomysłów. Co z zewnątrz? No z zewnątrz jest jakaś nowa szansa. Przy 4 buławach, słuchajcie, no to jest jakby albo na kwestie, w kwestiach zawodowych, albo przydomowych, tak? No jest jakaś zmiana tutaj, która generalnie ktoś zmienił zdanie, proponuje Wam coś, co tej osobie sprawia przyjemność, Wam nie do końca z jakiegoś powodu. Dlaczego? Dlatego, że może jest jakaś wola do tego, żeby ruszyć do przodu, ale później znowu ta osoba się wycofuje.
nie chce się kłócić z wami, ale z jednej strony się kłóci trochę. Więc to 9 monet powiedziałabym, zwróćcie przede wszystkim uwagę na siebie, bo 9 monet jest energią osoby, to jest karta, która dla mnie prezentuje kogoś, kto naprawdę jest samostanowiący o sobie, samowystarczalny o sobie, tak? Samostanowi. Nie ma tutaj potrzeby gdzieś tam na siłę wpychania się w jakiś scenariusz, który nie do końca spełnia nasze oczekiwania. Tylko dlatego, że ktoś zmienił zdanie. Tak? Więc zwróćcie na to uwagę. No więc takie dla Was czytanie w tym momencie. Ta nowa propozycja zawodowa, jeśli rzeczywiście coś przyjdzie zawodowego do kogoś z Was, no to też jest jakby warte jest zastanowienia, dlatego że no, ona wyjściowo prowadzi do wzrostu materialnego tutaj, tak? Może przynieść satysfakcję materialną, więc warto ją rozważyć, pomimo jakichś trudności, które to może nieść za sobą. Ok? Może trzeba mi na to poczekać, troszkę nie wiem. Uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.